Kurka, wódka, widzowie. Dobra, czas założyć firmę. Firma będzie nazywać się Czechow. Imię Grasa. Czechow. To ja. Instagram Czechow. O kurde. Dobra, widzowie, gramy dzisiaj sobie w grę, która nazywa się... Ale ten wąs mnie przeszkadza, do kurde. Gramy sobie w grę, która nazywa się Game Dev Tycoon i robimy sobie polskie gry. Proste. Że tak, na tą specjalną okazję mam koszulkę do bicia żony i potężnego wąsa. Czy chcemy odblokować podpowiedzi? Kurwa, ponieważ już grałeś w tę grę, ale grałem, jestem strasznie słaby, bo tą grę mam chyba z 4 lata, a grałem chyba z 2 razy w tą grę. Nie wiem, wybierz miejsce zapisu. O, Czechins, Protix. To jest. Gramy bez żadnych modów na razie, bo tak jedną chociażby jesteś debyściakiem. Mów grę. No, dzięki. Została gra kupiona. W sumie to powinno być. O, ty, czas nam leci, drugi tydzień. Dobra, tworzymy nową grę. Zanim zaczniesz tworzyć, zastanów się nad gatunkiem, tytułem swojej produkcji. Możesz także wybrać technologię graficzną. No dobra, dobra. Samouczek. Dobra, trzeba zrobić pierwszą grę. Tajemnice, wojna albo gotowa. Kurwa. Oczywiście, że gotowanie. No i to będzie Bigos. To będzie Bigos, gra się będzie nazywać. To będzie gra symulacyjna chyba. Na platformę G64 udział w rynku mają większy, ale gorszą symulację. To ja bym walnął na pecety, bo później pecety to jest kurwa przyszłość. Grę robimy, no myślę, że grafika 2D możemy zrobić. Dobra, i tutaj mam już chyba podpowiedzi, to są z poprzednich gier, w których mam napisane, ile muszę dać mniej więcej w silnik, ile w rozgrywkę i ile w opowieści zadania. Skoro jest to symulacja, to raczej opowieści zadania nie będzie ważne. Najbardziej będzie to raczej rozgrywka i silnik najważniejsze będą, więc tak jakoś zrobimy. Dialogi. No, dialogi nie będą ważne, projekt poziomu ważny, no i sztuczna inteligencja wydaje mi się najważniejsza w takiej symulacji. A nie wiem, czy mówiłem, łapkę w górę zostaw. Please. Dobra, byłem samouczek, ale w sumie dobrze, że mam samouczek, bo już nic nie pamiętam. Projekt świata nie jest ważny? Dźwięk jest ważny w symulacji? No, chyba nie, ja bym coś takiego zrobił, gdzie dźwięk w symulacji ważny. Podstawowe dźwięki, no 5000 damy. Zazwyczaj ta pierwsza gierka, którą robimy, to jest jakiś hicior, więc raczej strzelam, że powinno wypalić. No ale nie wiem, zobaczymy. Czy Bigos będzie wielkim sukcesem? Kurwa, wąs mi. O shit, chyba. O, ty, naprawiłem. Kurka, wódka. O, a może... O, zajebiście. Tylko, że prania nie było... A, nie widać przez szapkę. Kurczę. No nic. To musi być z boku, niestety. Dobra, kij z tym wąsem. Samouczek, produkcja twojej pierwszej gry została ukończona. Kontynuuj. Wydanie gry zawierającej błędy może wpłynąć na recenzję. Dobrze, wszystko wiem. Trzeba poczekać, aż zakończymy tutaj naprawę błędów. Panie Cedek, projekt Red prosi się tutaj uczyć od naszej firmy Czechow. Chcesz Czechowy, Instagram. To przecież 2 3 W. Dobra, Bigos gra gotowa do wydania, wydajemy giereczkę. Trafny wybór, aby to widzicie? Widzicie. Gra jest ukończona i opublikowana, wkrótce powinniśmy zobaczyć recenzję. Pokaż mi recenzję gry Bigos. Pierwsze recenzje. A, świetne. Gotowanie, symulacja, wspaniałe połączenie, 7. Dźwięki kiepsko, że zapomnieli o tak ważnym elemencie gry. No ciekawe, że w symulacji dobre dźwięki są potrzebne. Może w przygodówce? Nie wiem, w horrorze? Kurwa, w symulacji? Widzieliśmy już lepsze, ty. No to niedobrze. Wiadomości. Nowy deweloper w branży Czechów właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra Bigos zebrała pozytywne oceny. Po tak dobrym starcie firma Czechów może szybko zyskać nowych fanów. Pewnie, że tak. Zostaw suba. Pamiętaj, każdy nowy fan to dobry fan. Twórz raport Oxe. Bigos. O, tu ta muzyczka jest, a ta muzyczka będzie przeszkadzać. Chyba. Kurczę. A nie wiem, czy będzie przeszkadzać. Są fajne. No, zaraz zobaczę. Zaraz zmontuję ten pierwszy odcinek i zobaczę. Udało nam się zająć 60. miejsce na liście bestsellerów. To i tak nieźle. Jak raz już w sklepach. Co tydzień będziesz otrzymywał zyski ze sprzedaży. Bigos ogłosił ogromny sukces. Mamy 27 fanów? Ty. 41? Dobra, robimy raport. Raport. Analiza. Analiza. Gotowanie, symulacja to świetne połączenie. Kurczę, ale że tak tu następnym razem muszę delikatnie lepiej przykleić. Znaczy tego, wypielęgnować wąsa. Gotowanie, symulacja to świetne połączenie. Grafika tego typu grze to bardzo ważny czynnik. W sumie może być. No, w sumie wszystkie. Każda gra, która jest oparta na symulacji, to graficznie wygląda nieźle. Szkoda, że deweloperzy Game Dev Tycoon spierdolili akurat tą część. Ale udało im się gameplay, fajnie się w to gra. Rekord sprzedażowy. Sprzedaliśmy 10.
10 tysięcy i mamy dzięki temu 58 fanów. Przebiliśmy już kanał Czechu gry. Dobrze, fani do przodu. Czerwony przycisk na dole, jeszcze raz powiem, a my chyba czas stworzyć nową grę. Mamy giga duży zasób gotówki w postaci 104 tysięcy. Możemy wybadać nowy temat. Czy my chcemy nowy temat wybadać? A co możemy? Piraci. No dobra, wydaje mi się, że piraci i symulacja to jest genialne połączenie. Jakby trzeba tutaj research zrobić w dziedzinie symulacji i stworzyć konkretnie nową grę. Nazwiemy to chyba dwóch piratów i jeden statek. Temat piraci, symulacja albo przygodowa. RPG, akcja, kurczę, wszystko to jest dobrze i strategia może być dobra. Ale chyba najbardziej w piratach pasuje według mnie chyba przygodowa. Nie wiemy, o, G64 świetnie się tutaj nada przygodówka. Najnowsze badanie rynku sugerujące, że Gowodor G64 sprzedaje się lepiej. Najlepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowania konfiguracji sprzętowej sprawiło, że konsumenci preferują właśnie tę metodę. Na platformę. Z ekspertów rywalizacji wśród producentów sprzętu została już rozstrzygnięta. No zaraz będzie niespodzianka, bo jak wiemy, czy rozgrywka jest ważna? Kurczę, blaszka, ja nie wiem, no opowieść i zadanie przygotowe na pewno, ale silnik, ja bym coś takiego dał. Jak wiemy, no Commodore nie przyjęło się tak jak pecety. Nie wiem nawet co to było Commodore, ale pecety górą. Rzucę wam tutaj tego sota, bo mi się tak mega skojarzyło z tym, co ja powiedziałem teraz. Co myślisz o LGBT? RGBT! Nie znam tej grupy! Czy jakiś klub sportowy, czy co? Jak to jest klub sportowy, to ty kolegia! Urka, wódka. Sztuczna inteligencja w grze przygodowej. No jest to chyba... Projekt poziomów jest chyba o wiele ważniejszy niż sztuczna inteligencja. Coś takiego bym dał. Zobaczymy. O, projekt świata, grafika bardzo ważna. No jak dźwięk, że nieważny jest tu? Przygodówce nieważny dźwięk? Co ty gadasz? W przygodówce jest giga ważny dźwięk. Grafika też ważna. I oni są jacyś pijani, wydaje mi się, że oni coś mi tu źle podpowiadają w tych... Dobra, naprawiamy błędy. Dwóch piratów, jeden statek. To by to nowe doświadczenie, nowy temat, nowe połączenie, nowe poziomy. Wydaj grę. Poka. A gra Bigos została już krążą plotki, jakoby japońska firma Nintendo miała w planach produkcji własnej konsoli. Dinky King, no słynna gra, który zasunął Nintendo. Oczywiście twórcy gry nie mieli jakby licencji. Są mody, w których te licencje się pojawiają. Myślę, że zostawię sobie to na drugi sezon i drugą serię z tej gierki. W sumie nie pamiętam, czy kiedykolwiek w życiu grałem na podstawowej wersji. Gra Bigos została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedane egzemplarze to 14 600, zarobione pieniądze 102 koła. Ukazały się pierwsze recenzje dwóch piratów, jeden statek. 7, piękna. Piraci przygodowa, wspaniałe połączenie. Szybciej. 8, zajebiście. 7, nie no. Dwóch piratów, jeden statek, to jest jakiś icior totalny. Chcemy stworzyć raport o grze. Dwóch piratów, jeden statek. Zobaczymy. Dużo siana? Pewnie dużo. Ranking 22. Ale pitosu. Opowieść i zadania? Tego typu grze bardzo ważny czynnik. No, tak myślałem właśnie. Dobra, mamy strasznie dużo rzeczy, strasznie dużo punktów. I przydałoby się coś zrobić. Historia alternatywna. Własnego silniku jeszcze nas nie stać. Zobaczymy, co możemy jakąś grę stworzyć. Chirurgia, wojna. Możemy wojnę niby. Wojna i to będzie wojna strategiczna. Albo akcji, może akcji. Nie wiem, czy znacie, kiedyś słyszałem, to może damy. Szeregowiec Seba. Szeregowiec Seba, niech będzie. Gramy to na G64, 130 tysięcy, oczywiście grafika 2D. Nie ma co tutaj pracować nad tekstową grą. Rozgrywka, opowieść i zadania w akcji nie są ważne, to prawda. Silnik jest dość ważny. 21 tysięcy, dwóch piratów, jeden statek, to jest hicior. Hicior, polecam sobie obejrzeć. Sztuczna inteligencja. Projekt poziomów, dialogi, no nieważne. Zobaczymy. Są różne na przykład dodatki w tym warsztacie Steama, gdzie możesz na przykład robić tego DLC do gier albo i tak dalej. To jest super, ale to jeszcze nie teraz. Na razie dzisiaj mam ograniczoną wersję. Dziś Nintendo potwierdziło krążące od jakiegoś pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku
wypuści konsolę TES. Nie wiem, który to jest rok, bo tutaj nie ma napisane. Dobra, wypuszczamy. Szeregowiec Sebastian, szeregowiec Seba. Mamy nowe poziomy, co oznacza, że będziemy mogli więcej tutaj researchu, badań dać. Od do Czechów, od Patryk i Daniel Krug. Siema, od Green Heart Games. Jesteśmy twórcami gry, to nasza pierwsza gra. Kupując grę, wsparłeś nasze, jesteś gość. Dzięki, dzięki. Okazały się pierwsze recenzje szeregowe szeregowca Seby. 7. Nie ma to hiciora. Czekamy na jakąś taką dobrą dyszkę, aż zrobimy. Ale nie jest najgorzej. Siódemki są w porządku. Nigdy mi się nie udało ukończyć tej gierki. Zawsze gdzieś bankrutowałem po drodze. 7 i 7. Ale to było dawno temu. Może już trochę poziom jest mniejszy dla dzieciaczków. Badania. Czy my chcemy nowy silnik zrobić? Nie mamy na to punkty, ale nie wiem. Już raport dobrze na pewno. Szeregowiec Seby. Coś tam na pewno zarobi. Zlecenie zostało odblokowane. Możemy teraz robić zlecenia. Dobra, może stwórzmy własny silnik, czy jeszcze nie? Kurwa, już klikłem. No to już po robocie. Skądś możliwe tworzenie własnych silników. Aby rozpocząć opracowywanie silnika, zamknij ten komunikat. Dostępny dobry projekt samouczek w grze. Dobra, wszystko już wiem. Czyli teraz musimy wydać pieniądze, jeżeli chcemy tutaj pododawać różne rzeczy. Ale na razie tych rzeczy jest chyba dość mało. Ja bym musiał najpierw jak już stworzyć silnik, to jakiś konkretny, więc na razie ja bym stworzył nową grę. Problem jest taki, że nam się kończą tutaj tematy. Tajemnice. O kurczę. Czy gotowa? Strategia, symulacja, RPG, akcja. Wydaje mi się, że tajemnica to musi być przygotowa i to będzie Wake Alan. Proste. Przygotowe są fajne na G64. Czemu nie mam? Połączenie świetne, no. Halo? Co się dzieje? Czemu nie mogę gry stworzyć? Halo? The fuck? Dobra, robimy. Dzisiaj zadebiutuje konsola TES, której dzieło jest firmy coś tam. Przygotowa jest, opowieść i zadania, rozgrywka też ważne, silnik myślę, że ważny jest, no nie wiem kurde, nie mam tu napisane plusów, a zróbmy coś takiego. Wszystko trochę się opiera o szczęście, jakie tutaj trafimy i czy dobrze nam się uda giereczkę zrobić, dialogi. Różna inteligencja w grze przygotowej raczej jest najmniej ważna, projekt poziomu jest dość ważny, tak mi się wydaje. Projekt świata, grafika, dźwięki. Właśnie dziwne, że oni piszą, że dźwięki kurwa nieważne, no w grze przygotowej dźwięki nieważne? Czy to jest najważniejsza rzecz w grze przygodowej? O, słyszałeś pogłoski, że pracuję nad kolejną... Pewnie, że mam czas. Dziękuję za poświęcony czas. Wywiad niebawem zostanie opublikowany. Strasznie dużo błędów, czyli coś pewnie sknąciłem. Lokalne podsumkujące przedsiębiorstwo Czechów stale się zajście w branży gier komputerowych. Deweloper do tej pory wydał kilka gier, a teraz ciężko pracuje nad kolejnym tytułem. Właściciel firmy Czechów w udzielonym wywiadzie powiedział, że kolejna gra ma stanowić ciekawe połączenie tematyki gatunku. Tajemnica przygodowa. To będzie nowość dla firmy Czechów. Cieszymy się, że małe lokalne przedsiębiorstwa wkraczają w nowe ekscytujące branże. Wyprodukowanie świetnej gry to nie jedyny sposób na sukces. Ważne, aby rozbudzić oczekiwania graczy. Na początku twojej kariery rozgłos. Tak, mamy rozgłos 8. Nie wiem, czy to dużo. Ale coś tam. Tylko, że teraz się jakimś gównem nie okazała najgorszym ta gra. Się okaże najgorszym syfem. To za dużo ludzi kupi ten syf. To już niedobrze. Dobra, zakończ. Mamy jakiś nowy rekord? Mamy nowy rekord w designie. Sporo poziomów. Wydamy grę. Zobaczymy. Wydaj. Wydałem? Halo? Ukazały się pierwszy Wake Alan 7. No takie mocnymi, dobrymi gierkami lecimy, ale nadal nie ma tutaj przełomu. Takie podoba mi się, przygodowa. Spoko. Bardzo dobra, okej. Okay. Stwórzmy raport. Wake Alan. Średnia to jest 7. Także nieźle nawet. Tak myślę, że 7 to już naprawdę nieźle się. To już nieźle jest 7. 40 tysięcy zarobione w pierwszym tam tygodniu czy dniu czy potem. Tygodniu. Spoko. Chcę w ogóle sobie zobaczyć, jaka była najlepsza gra. Dwóch piratów, jeden statek. Przychód 168. Nie, no to chyba trzeba zaraz robić tutaj nową giereczkę. Dwóch piratów. Jeden statek, dwa. No, możemy wynaleźć samouczek w grze i stworzyć swój własny silnik. Co chyba uczynimy? Nie wiem, czy nas stać. 300 tysięcy wystarczy. Zobaczymy. Da ci się opracować pierwszą część silnika. Mogę coś dalej? Badania? Nowy temat możemy. A co jest w nowych tematach? Nowy temat. Średniowiecze. Kurczę, kosmos. Stwórz własny silnik. Grafika, linia fabuła. Nowa fabuła, zapis gry, samouczek w grze.
Costa 20 tysięcy, no ja bym zrobił, nazwiemy to Cox V1. To będzie nasz silnik. I na nowym silniku wypuścimy. Tak, i na nowym silniku. Na nowym silniku wypuścimy drugą część dwóch piratów, jeden statek. Ma to sens. O, niedawno konsola TES Nintendo okazała się wielkim sukcesem. Alan Wake, zobaczmy statystyki. Zarobione pieniądze 150 tysięcy. No to sporo. Silnik za 100 tysięcy. Zainwestuj ponad 100 tysięcy w nowy silnik. Udało się. Silnik Cox V1. Gratulacje, mamy to. I teraz trzeba stworzyć nową grę. Ta gra chciałbym... Znaczy, ja nie wiem, czy na pewnym etapie nam się nie odpala jakby robienie sequelów. Nie jestem pewny, ale nie pamiętam, czy to było przez to, że ja grałem na modach, ale pamiętam, że było robienie sequelów i tak dalej. Tylko właśnie nie pamiętam... A co to właściwie był sequel? Znaczy, nie pamiętam. Co to był sequel? Że gra działa się wcześniej? To jest sequel? Chyba tak. A, dwóch piratów, jeden statek. Czekaj, że nie możemy tych DLC robić. To byli piraci. I to była gra... kurczę, przygodowa albo symulacja, że nie powiem. Przygodowa to musiała być. I teraz, nie wiem, na platformę TES może nie. Ale na pewno na platformę G64 z silnikiem Cox 1. Ta gra będzie nas kosztować strasznie dużo. A, dałem... dwóch piratów, statek. Dwa. Dobra, grafika 2D V2. To musi być hicior. To musi być hicior. Teraz tak, opowieść zadania, rozgrywka właśnie i silnik. No właśnie, wydaje mi się, że tak bym zrobił nawet. Liniowa fabuła, zapis gry i samouczek w grze. Lecimy. Dialogi, projekt poziomów i sztuczna inteligencja. W przygodówce dialogi są ważne? Ja bym powiedział, że projekt poziomów, a dialogi są trochę mniej. Coś takiego bym zrobił teraz. No tutaj musi nieźle siąść nam. Projekt świata, grafika też ważna, dźwięk nieważny, dziwne. Lecimy dalej. To będzie nowy poziom chyba designu. Pewnie technologii chyba też. Strasznie dużo błędów. Trochę się tego boję, zobaczymy. 21-16, 21-17, zakończ. Najnowsze badania pokazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do grania kreuje rynek na najbardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych graczy, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Grupa docelowa, tak, teraz będziemy mogli sobie wybierać do której grupy, czy do dzieci jest gra, czy dla dorosłych, czy do wszystkich. Nowe dwa nowe rekordy, więc liczę na coś konkretnego. Skoro to ostatni projekt tutaj, dzisiaj, ukazały się pierwsze recenzje dwóch piratów, jeden statek. 8 i teraz 10. Come on. 8. Okej. Okay. 8. No, jest to nie mały sukces, bym powiedział, ale duży sukces. Zobaczyłem tylko jeszcze, ile się strzela. Znajdź zlecenie, nie, bym chciał stwórz raport o grze swojej. Dwóch piratów. Kosztowało nas to 174 tysiące i coś czuję, że zwróci nam się to w pierwszy miesiąc. Tak jest. Dwóch piratów, jeden statek, największym sukcesem. My kontynuować sobie rozgrywkę będziemy w następnym odcinku. Już jutro. Ślad za ogromnym sukcesem konsoli TES pojawili się pogłoski, że Wena, kolejne japońskie przedsiębiorstwo, planuje wypuszczenie na rynek własnej konsoli do gier. Jutro zostaw lajka, komentarz, suba. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. 30. Uuu. Naszych badań na rynku. Ostatnio opublikowana gra dwóch piratów, jeden statek, 2 jest zaskakującym hitem. Przedsiębiorstwo Trzechow jest nowicjuszem na rynku gier, ale możemy się doczekać ich kolejnego tytułu. Doczekamy się jutro. Jeszcze raz, do zobaczenia. Widzimy się jutro. Zostaw lajka, wpadnij na mój kanał vlogowy. Instagrama, Twittera, czy co to tam jest. Wszystko wpadnij, kurka, wódka. Dobra, do zobaczenia. Ała, ale mnie z wąs boli.